O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 6 czerwca bodajże. Jak widać, no tak to już jest na tym gospodarstwie, na tym rolnictwie. Żadna praca nie hańbi. Wspólnie, rodzinnie, jeszcze tutaj dodatkowo razem z Mikołajem. Wieczór, godzina 20, schodziło się do przyjemnych wartości, bo w dzień upał, w dzień nie ma co. Zresztą w dzień kamieni nie widać. No i co tam? Kamienie też trzeba pozbierać. Wszyscy się tutaj włączają, angażują. Jestem z tyłu, jakby nie ma tutaj, że tak powiem, żadnych podtekstów. Nie będę przecież nagrywał swoich bliskich. No, od tyłu, tak, bo co tutaj, tak wielu chciałby popatrzeć, ale gdzieś tam, no wiadomo, no, co tutaj będę mówił, dlatego takie ujęcie całkowicie z tyłu. No i tak, nie dość, że dzisiaj zbieramy kamienie, to jeszcze około 22, jak skończymy, jak już będzie ciemno, szykuję się na wjazd z ostatnim herbicydem w burakach. Myślę, że no, około 10 dni rządki się zejdą. Akurat tutaj jesteśmy na polu, na którym buraki są najmniejsze. Na polach, gdzie taka ciemna ziemia występuje, która się szybciej ogrzała, no myślę, że może do niedzieli się rzędy zejdą. Dzisiaj mamy poniedziałek. Buraki wyglądają bardzo ładnie. Może ten trzeci zabieg nie byłby konieczny. Jesteśmy tutaj po dwóch zabiegach. Gold X Titan i Power Twin. Technologią Power Twin jechaliśmy. W drugim zabiegu dodatkowo Wenzar i Safari Flora Sulam Metylu. Jakoś tak tutaj to było. Dlaczego dorzuciłem Safari? Dlatego, że w drugim zabiegu przepuściło mi rzepak. Był taki większy rzepak, po 4 liście miał. Wszystko się wyczyściło. Teraz 3 tygodnie od poprzedniego zabiegu widzę, że ta doglebówka już powoli zaczyna puszczać. Nowe wschodzące chwasty gdzieś tam się pojawiają. Tutaj powój w liścieniach, to jest jedyny moment, żeby go zwalczyć skutecznie. No, już dostaję ochrzany, że się opierdzielam, że nagrywam, nie zbieram. Także więcej o zabiegu powiem, no, podczas samego pryskania, jak już będę w ciągniku. Później wieczorem pokazałem Wam tylko na szybko, że trochę tych prac jest. Dobra, zakładam rękawiczkę, idę zbierać do mojej ekipy, bo zaraz mnie zwolnią, wydziedziczą. No i w sumie to nie przystoi, żeby jeden sobie gadał, a reszta pracowała. Także widzimy się za chwilę. O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu, właściwie to drugiej części vloga. W pierwszej części widzieliście, no, urywek ze zbierania kamieni. Pokazałem Wam buraki z bliska, wprawdzie było to 2 dni temu. Co dzień te buraki są większe. Pogoda, no, w końcu się zrobiła, tak, na te okopowe. Wszystko wystartowało z kopyta. Tak prezentuje się plantacja numer 2, taka średnia. Jest jeszcze jedno pole, które wygląda lepiej. Myślę, że na tym najlepszym polu w niedzielę zejdą się rządki na dzień dzisiejszy. Pierwsze liście się stykają. No i tak, jedziemy z ostatnim zabiegiem odchwaszczania. Dość długo zastanawiałem się, czy jechać z tym trzecim zabiegiem, czy 2 wystarczą. Na polu jest w zasadzie czysto, no są takie troszkę gdzieś tam niegdzie miejscami pojedyncze rzepaki w fazie liścieni, no ale jest tego naprawdę mało. Gdzieś niegdzie zdarza się powój, który tam gdzieś wschodzi, no dopóki się rzędy nie zejdą, to ten powój będzie wschodził. No i tutaj akurat jest pole, na którym jest trochę fiołka, to jest pole fiołkowe. No i ten fiołek tutaj właśnie, no z myślą tak generalnie o tym fiołku, żeby nic tutaj nie powschodziło. Doglebówka w tym roku trzyma nam bardzo ładnie, bardzo długi okres po siewie, po herbicydach mieliśmy mokrą glebę. No i zarazem, że tak powiem, no, utrzymywał się ten herbicyd bardzo dobrze na wierzchu. No ale jednak zapadła decyzja, żeby ten trzeci zabieg wjechać już tak dla świętego spokoju, żeby później czasami nie trzeba było ostrzyć haczki i gdzieś tam poprawiać. Wiadomo, że tutaj działanie doglebowe głównie tak podtrzymamy. Załóżmy, za 10 dni zejdą nam się rzędy, wtedy z chwastami będzie spokój, ale żeby przez te 10 dni nic nie wyskoczyło. Od zabiegu numer 2 mamy tutaj 3 tygodnie, no dokładnie jutro będą 3 tygodnie, także no już czas jakby na ten zabieg, tym bardziej, że coraz większa powierzchnia gleby jest przykryta liśćmi, ewentualne chwasty czy
gleba. No po prostu nie przyjmą tego środka. W poprzednich dwóch zabiegach jechaliśmy technologią Power Twin. Na pierwszy strzał szedł litr Power Twinu i 1,5 litra Gothic Titan. Na drugi zabieg to samo, dodatkowo 0,2 wenzaru i 12 gram Safari. Było troszkę takiego rzepaku, który gdzieś tam uciekł, po prostu no, ten zabieg pierwszy troszkę chyba spóźniłem, ale wyczyściło z rzepakiem, w ogóle nie ma problemu, właściwie z niczym nie ma problemu. No i dzisiaj w zabiegu dokładnie to samo, czyli Power Twin litr i 1,5 litra Gothic Titan. Nic tutaj już więcej na ten moment nie dodaję. Myślę, że no to wystarczy, tak? No, na dobrą sprawę pokusiłbym się, żeby może nie robić tego zabiegu, ale no jednak jeszcze chwila do zejścia tych rzędów. Coś tam gdzieś nie gdzieś widać. Zawsze tak jest, że jak się coś odpuści chwilę przed końcem, to jednak te chwasty gdzieś tam mogą wyskoczyć. No i tak mówię, taka kropeczka na D, odchwaszczanie zamknięte. Nie przysporzyło to w tym roku problemów. Pogoda pomogła, tak jak mówiłem, mokra gleba, wilgotna nam tutaj pomogła. Oczywiście jeszcze zapomniałem, dodatkowo idzie tutaj oczywiście adiuwant, insert na bazie olejów, żeby ewentualną komosę łatwiej siekło. Tak okrywę woskową z kamosy pozwala zedrzeć. O, tutaj glabus, duży kamień, nie daliśmy rady ręcznie, jeszcze po niego muszę przyjechać ładowarką. Co do odchwaszczania, tak jak mówię, jeszcze adiuwant. No i co tutaj więcej mówić, no tak, o, okres licencji Section Control Pro upłynął. No, jestem ciekaw, co tutaj będzie mniej. Także mówię, odchwaszczanie zakończone. Nic się tutaj już nie powinno wydarzyć, tym bardziej nie nadają jakichś zlewnych deszczy. Zlewne deszcze zawsze no, jeszcze mogą no, w pewien sposób ruszyć tą glebę, tak, jeszcze pobudzić kolejne chwasty, ale od siewu minęło już 1,5 miesiąca. Co miało wzejść, to już wzeszło. Mówię, teraz jeszcze niedobitki powoju, jakiś rzepak, tutaj fiołeczek, może gdzieś tam na jednym polu, na jednym z pól troszkę kamosy w liścieniach, ale to są naprawdę śladowe ilości, ale będzie wyczyszczone. Zabieg nocą, 24, dosłownie za 7 minut, rozjaśni telefon, nie rozjaśni. Zaraz będzie 24, zabieg no w nocy, tak, żeby troszkę tej wilgoci było więcej. Warunki wilgotnościowe robią się słabe, chociaż w buraku jeszcze tej wody jest. Burak lubi suchy start. Uważam, że im suszej będzie miał na starcie, tym dłuższy korzeń palowy zrobi. Bardziej będzie szukał wody, no i tym samym później będzie mu łatwiej. Film też zobaczycie na pewno z opóźnieniem. Film z odżywiania dolistnego też widzieliście z opóźnieniem, właściwie no przez tydzień to się w buraku zmienia bardzo dużo. No co tutaj jeszcze dodać, za kilka dni wjadę jeszcze z jednym zabiegiem odżywiania dolistnego, może gdzieś tam wrzucę jakąś adnotację, chociaż na Facebooka, co tam wrzucimy, na pewno jeszcze boru trzeba dorzucić. No i tak to wygląda, no na tą chwilę jestem zadowolony. Buraki w technologii Conviso również są po dwóch zabiegach. Jest czysto, nawet bardzo czysto, nic tam nowego nie wschodzi do glebówka, jeszcze też trzyma. W Conviso ten drugi zabieg robiłem troszkę później, tam jest dopiero 2 tygodnie, także tam się powinno udać, żeby rzędy zeszły. Chwasty nie wschodzą, mówię, no w tym roku odchwaszczanie nie przysporzyło dużo problemów. W zeszłym roku trzeba było zrobić 4 zabiegi, w tym roku myślę, że wystarczyłyby 2, no ten trzeci jest zrobiony, mówię, tak, żeby wszystko było tak jak się należy. O, tutaj zobaczcie, jeszcze rzut do tyłu, ładnie to idzie, ładnie siada, nie ma wiatru. O właśnie, jeszcze też co z chwastów zostało tutaj na tym polu, jeden raz wokół, no 2-3 sekcje od granicy. Pojadę na jedno liścienne, dam Agila, może nawet dawkę tutaj na pesz, wokół miedzy gdzieś tam delikatnie tego peżu jest okazja, żeby to zwalczyć. Mówię, dosłownie raz w koło, na jednej działce pojadę dawką tylko na samosiewy, na 4 hektarach zrobię, bo no jednak no tutaj buraki po przedplonie pszenicy bezorkowo,
Także te chwasty jednoliściane gdzieś tam się pobudziły, gdzieś tam delikatnie, minimalnie tego jest. No i co, no, niech pięknie rosną, są czyste. Odchwaszczanie w tej fazie, no już po burakach powinno spłynąć jak po kaszce, nic tutaj nie zrobi. Wiadomo, że we wcześniejszych fazach, jak burak malutki, to troszkę hamuje wzrost, tutaj nie powinno się nic zadziać. No, jak widać, plantacja wyrównana na całości, równiutka. Tutaj też zbieraliśmy właśnie kamienie. Wszystko ogarnięte, teraz no, za jakiś czas będziemy pilnowali chwościka, mszycy, tak, trzeba pilnować. Na ten moment nic tutaj nie znalazłem, nie zauważyłem, więc nic nie dodaję. Może wrzucimy coś tam z zabiegiem dolistnym, odżywianiem. O, będzie kontrolka chyba herbicydowa. O, będzie kawałek bez. O, jechałem na 110%. No, brawo. Będzie kontrolka bez herbicydu. O, tutaj zobaczcie dosłownie. No, nie wiem ile tutaj. 5 arów. Będzie bez trzeciego zabiegu. Jak później kiedyś wrzucę wam jakieś spostrzeżenia, jak to wyszło. No, na dzisiaj to tyle. Jestem już zmęczony. Gnam do domu. Pora się myć, spać i jutro zaczynać kolejny dzień. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.